Witam wszystkich. Jesteśmy na żwirowni w Osieku. Znajdują się tu duża ilość karpi, trochę płoci, karasi. Z tego co my złowiliśmy tutaj tylko. No nie wiem co tam, bo nikt nie mówił. Rowerami dojechaliśmy. Dzisiaj będziemy łowić na... Ja będę łowił na dwie wędki, na dwa grunty i bata. Bartek będzie łowił na grunt i bat. Zanęty mamy chyba z 5 kg. Z ziarna mamy tam różne takie ten. I będziemy siedzieć, dzisiaj trochę chcemy posiedzieć dłużej. Nie wiem, 8 godzin może. A dzisiaj chcemy coś konkretnego złowić. Tutaj mamy zanętę. Robiliśmy ją w domu. Już rano lekko namoczyliśmy tylko. Są tutaj śruta kukurydziana, zanęta lorpio, megamix. Płyniec, tutaj jeszcze pokruszony chleb, bułka tarta i patki owsiane, te ziarna tam. A dodajemy jeszcze pokruszonego chleba z bułką tartą i patkami owsianymi. I jeszcze kilogram zanęty lorpio. Zanęta jest bardzo gruboziarnista. Duże frakcje widzę. Mam nadzieję, że na dużego karpia to skusi. Ma ile pochodę. I dobliżamy. Trzeba dzisiaj dobrze to wyjrzeć, bo dłużej posiedzimy. Ale nie za mocno. No, żeby nie przemoc. Nie tak, żeby była... No, żeby szybko nie wysunęła. Teraz to już jak wszystko wniesiemy. Zobaczymy jaka będzie konsystencja. Ale komarek nie są dzisiaj. Nawet. Jeszcze nie trzeba. No widzisz. Tak jest dużo zanęt, trzeba dowilczyć. Dobra, zanęta wolno wodę wchłania. No dobra, zostaw już. No to ja mam pod spodem jeszcze to wiesz. No. Już nie dawaj wody. Ale tak to się daje. Dobra. Ona będzie tak na razie wstępnie dowilżona. Tak klei się lekko. Więc jak rozłożymy sprzęt, to ją domoczymy przed samym zanęcaniem. Zanęta jest przygotowana. Jak widać. Wędki wszystkie rozłożone. No i tylko czekają teraz na ryby. Tutaj teraz wzięliśmy na dzisiejszy połów dwa baciki. Mam 7 gram. Mateusz ma 7 gram, ja mam 5 gram. Ja tutaj łowię, chyba widać Sławik, ale nie jestem pewien. Coś tam widać. Mateusz tutaj jeszcze nie zrobił, tylko wrzucił zestaw na razie do wody. No a ja czekam zabrania. Takie rybki na początek się trafiają, takie 20, 30.
Na razie nic większego nie masz. Takie się trafiają wszędzie. Trochę na spawik, trochę na grunt. Na pelet. Biorą takie. Bartek holuje rybę. Ale zahoczy chyba. Obata. Tak, zahoczy obata. Puściła. Albo nas na bacie? Ta na bacie. Puściła, tak? No, ryj zahoczył. No, dobra. Pobieram. Nie obie złowił. Jeszcze raz tego. No to już właśnie obranie. Muszę mu teraz podać pelet. Ryba miała grube parę kilo, bo tak mi podskoczył kilku i od razu jeba. Jeszcze dam ci ten. Dajcie mi na prostu do wody się. Niestety nam się pelet w końcu musimy, kurde. Wszyscy mało peletu zresztą. Pa, ryby mi spawik atakują. Widać, że ryby nie biorą na... Na co tam masz? Na kulkę. Na kulkę proteinową, tylko na spławik. No jak widać, dwa ping-pongi. Tylko szarpie. Te żyłka ping-pongi się nie podnoszą. Myślałem, że będzie brań. I to na tyle na razie. Bo też właśnie ma rybę. Weźmy do tego. Powoli, czekaj, powoli, powoli. Podbieram do wody. Bo ja chcę ją zmęczyć, bo ja wiem, co ona by na pewno będzie robiła. Ja tam żył, żył, kurde. Ale malutka, myślę, że większa. I taka ryweczka. O, ma. Oj, tutaj chyba jest ryba. Może ją tam. Nie wiem, czy jest. Za chwilę sprawdzę, położę kamerę. Puściła już. No, puściła. Łowimy dosyć długo. Jak widać, tutaj nic nie bierze. Zmieniliśmy miejscówkę już. No i no, czekamy z jakąś większą rybą, bo na jednym razie, nic nie bierze. Co? Mówi, że mieliśmy brania. Te dwa. Takich ryb większych trochę. To, że dwa tam się zerwały. No i to na razie jeszcze raz powiem, że na tyle, bo nic nie bierze. Bardzo słabo dzisiaj. I znowu jest tak gorąco. Od rana było jeszcze tak chłodnie i zimno było tak fajnie. A to jest gorąca, nie wiem. No, na razie. Po paru godzinach nareszcie ryby zaczęły brać. Jeszcze do nas tam kolega przyjechał. Też łowi. Łowca Szymon. Na dwie wędki łowi. Jak widać. No i ryby zaczęły brać, co nie? Na spławik pięknie biorą. Tutaj dwa grunty. No i coś się dzieje nareszcie. Nie jak wcześniej było, że prawie nic nie brało. Teraz trochę większe ryby biorą. Nie takie mniejsze, co teraz wyłowił łowca Szymon. No i to też na razie na tyle. Już się zbieramy. Wszystko już popakowane. Szymon złowił około 27 ryb, ja około 26, a Mateusz około 20. Czy jakoś tak. No i to koniec tych połów na dziś. Z kolegą nam się fajnie łowiło. No więc na razie, cześć.